Poznałeś już funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Teraz czas na trybunały oraz na inne instytucje, które są powiązane. Chociaż akurat ta, którą mamy przed sobą, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, nie należy do wymiaru sprawiedliwości, ale no, odgrywa też znaczącą rolę w systemie sądów w Polsce. Więc zapraszam do nauki na ten temat. Krajowa Rada Sądownictwa działa w naszym kraju od roku 90, czyli można powiedzieć, że zaraz po przemianach, po transformacji ustrojowej dokonanych pod koniec lat 80. w Polsce, rozpatruje Krajowa Rada Sądownictwa kandydatury na stanowisko sędziego. Oprócz tego zajmuje się wnioskowaniem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności aktów prawnych z Konstytucją w sprawie niezależności i niezawisłości sądów. Czyli tutaj można powiedzieć, że Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży pewnych standardów właśnie wśród prawników, wśród systemu wymiaru sprawiedliwości, bo przede wszystkim to ona decyduje o tym, kto może być kandydatem na sędziego, no i tutaj sprawdza, czy sądy są rzeczywiście niezawisłe, kierując na przykład wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie właśnie aktów prawnych w tejże sprawie. Tutaj widzimy siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa, czyli KRS-u. Warto pamiętać, że KRS, jeżeli posługujemy się skrótem, to znowu musimy uważać, bo to może być rozwinięte jako Krajowa Rada Sądownictwa, ale może być rozwinięte jako Krajowy Rejestr Sądowy. Dwie różne rzeczy. Też warto sobie tutaj to odróżnić. Czym się jeszcze zajmuje Krajowa Rada Sądownictwa? Uchwala zbiór zasad etyki zawodowej sędziów, czyli znowu stoi na straży tego zawodu sędziego, pewnego standardu, jaki powinien być w tym zawodzie zachowany. Zasad etyki, czyli no, chodzi o to, żeby też móc w jakiś sposób ukarać sędziego, który złamie zasady etyczne, które w tym zbiorze zostały uchwalone. Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku lub ich przywraca z tego stanu spoczynku do aktywnego działania. Następnie może wszczynać postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów. Mówiliśmy, że sędziowie są niezależni, niezawiśli, nieusuwalni, ale to nie znaczy, że nie można pozbawić kogoś funkcji sędziego. Tym się też, jak widzicie, zajmuje Krajowa Rada Sądownictwa, bo może wszcząć takie postępowanie o zwolnienie po prostu sędziego z tej funkcji, czyli postępowanie dyscyplinarne. I Krajowa Rada Sądownictwa jeszcze przeprowadza wizytację sądów, czyli rodzaj takiej kontroli, sprawdzenia, jak sobie sądy radzą w różnych sytuacjach, jak działają, jak funkcjonują, czy nie narusza to funkcjonowanie prawa. Jak wygląda skład Krajowej Rady Sądownictwa? Mamy tutaj pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli pani Gersdorf. Mamy prezesa NSA, czyli pana Marka Zirksadowskiego oraz ministra sprawiedliwości, czyli aktualnie pana Zbigniewa Ziobro. To jest dopiero część składu oczywiście. W składzie Krajowej Rady Sądownictwa znajduje się jeszcze jedna osoba, którą wybiera prezydent, kogokolwiek, tutaj to jest wedle jego uznania. Jedna osoba powołana przez prezydenta naszego kraju. Kolejne osoby w składzie KRS-u to czterech posłów wybieranych przez Sejm, dwóch senatorów wybieranych przez Senat oraz 15 sędziów wybieranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych w naszym kraju. Tak wygląda skład Krajowej Rady Sądownictwa w naszym kraju. Troszeczkę to skomplikowane. Tutaj możemy to zobaczyć na właśnie schemacie. Mamy tutaj pokazane to w taki sposób, powiedzmy, że rozrysowany, prawda? Dwóch senatorów, czterech posłów, jedną osobę prezydent, minister sprawiedliwości, prezes NSA, prezes Sądu Najwyższego i kolejne osoby, o których przedtem już wspomniałem. Tutaj widzimy dokładnie, mamy wyszczególnione, skąd one się biorą. Więc tak to wszystko funkcjonuje w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tutaj znowu zalecam wciśnięcie pauzy i już taką samodzielną analizę tego schematu. A my idziemy dalej. W sumie 25 członków powinniśmy naliczyć, jeżeli chodzi o skład Krajowej Rady Sądownictwa.
I to jest taka reprezentacja wszystkich trzech władz, czyli tak jak powiedziałem, to nie jest organ wymiaru sprawiedliwości Krajowa Rada Sądownictwa, ale jest to organ, który jest takim strażnikiem troszeczkę tutaj, można powiedzieć, sędziów, pewnych standardów w wymiarze sprawiedliwości oraz, jak widać, jest to reprezentacja wszystkich trzech władz, czyli władzy wykonawczej, bo prezydent przecież sam mianuje swojego kandydata, swojego członka do Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy przedstawiciele władzy ustawodawczej, mamy tutaj członków wybieranych przez Sejm i Senat i mamy tutaj oczywiście członków wybieranych przez władzę sądowniczą. Kadencja 21 z nich, bo mamy 25 członków, prawda, ale 21 z nich jest w tej Krajowej Radzie Sądownictwa przez okres 4 lat, czyli kadencja 21 z nich to 4 lata. Pozostali 4 członkowie KRS-u mają kadencję już troszeczkę różną, bo kandydat prezydenta jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak długo pełni funkcję prezydenta człowiek, który go tam oddelegował. Oczywiście o ile nie zostanie wcześniej odwołany, bo prezydent też może odwołać swojego kandydata, swojego przedstawiciela jako członka właśnie Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes NSA i minister sprawiedliwości z kolei, czyli pozostali trzej z tych czterech, których nam tutaj brakuje, są członkami KRS-u wtedy, kiedy pełnią swoje funkcje. Czyli na przykład jeżeli minister sprawiedliwości się tutaj wymieni, będzie nowa osoba, no to nastąpi zmiana też członkostwa tutaj w KRS-ie, prawda? Bo ktoś nowy będzie na miejsce starego ministra członkiem w KRS-ie. Tak samo z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czyli nie możemy powiedzieć, że mamy kadencję dla 25 członków 4-letnią, bo czterech z nich, no powiedzmy, że kadencję uzależnia od innych czynników niż te założone z góry 4 lata. No i zostały nam jeszcze trybunały dwa do omówienia. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Zaczynamy od Trybunału Konstytucyjnego. Na zdjęciu widzimy siedzibę tego Trybunału. Znajduje się ona w Warszawie przy Alei Szucha 12A. Miejsce też dosyć znane ostatnio z powodu różnych napięć pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a powiedzmy, że innymi tam politykami, innymi sędziami. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych przez Sejm na wniosek 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu, jak pamiętasz, mam nadzieję, jest to jeden z organów Sejmu naszego i wybiera się tych członków Trybunału Konstytucyjnego bezwzględną większością głosów i też sobie przypominamy, że bezwzględna większość to jest 50% plus jeden głos przynajmniej, taką większością, prawda? Kadencja tych sędziów 15 w Trybunale Konstytucyjnym wynosi aż 9 lat. Aż 9 lat i ponownie nie można być wybranym, czyli tylko raz w życiu można pełnić tę zaszczytną funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj na zdjęciu widzimy poprzedni skład Trybunału Konstytucyjnego, natomiast za chwilę też zobaczymy sobie, jak wygląda aktualny. Czym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny? Przede wszystkim orzeka w sprawach o zgodność ustaw, umów międzynarodowych z konstytucją, czyli czy zapisy ustaw czy umów nie naruszają konstytucji, o zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, o zgodności z konstytucją, umowami i ustawami przepisów wydawanych przez centralne organy państwowe, czyli czy to, co na przykład czy decyzja wydana przez danego urzędnika państwowego nie narusza konstytucji, umowy międzynarodowej czy jakiejś ustawy. Następnie Trybunał Konstytucyjny, czyli TK, orzeka o zgodności z konstytucją celów partii politycznych, czyli czy cele partii politycznych zapisane w statutach tych partii często, czy nie naruszają właśnie konstytucji naszej. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje skargi konstytucyjne, o tym też za chwilę więcej, i rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami władzy w naszym kraju. Czyli na przykład spór kompetencyjny może dotyczyć tego, czy minister spraw zagranicznych, czy prezydent powinni, kto z nich powinien prowadzić politykę zagraniczną, kto z nich na przykład ma prawo pojechać na jakiś szczyt międzynarodowy. I tutaj mogą się spierać, kto ma kompetencje w tym zakresie i mogą się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego, który powinien rozstrzygnąć ten spór i powiedzieć, ta osoba powinna pojechać, reprezentować nasz kraj w tej danej sprawie.
No i tutaj, tak jak powiedziałem, mamy aktualną prezes Trybunału Konstytucyjnego, panią Julię Przyłębską. Warto też zapamiętać właśnie, że to ona w tej chwili pełni tę funkcję. Organy Trybunału Konstytucyjnego to Zgromadzenie Ogólne, czyli wszyscy sędziowie, cała piętnastka, i drugim organem jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, czyli właśnie pani Przyłębska aktualnie, i ona wybierana jest już na krótszą kadencję, na okres 6 lat, bo pozostali sędziowie są na 9-letnią kadencję. Podobny wybór jest niedopuszczalny, czyli tutaj zasada dotycząca wszystkich członków Trybunału Konstytucyjnego jest niezmienna. No i tutaj mamy na schemacie Trybunał Konstytucyjny pokazany. Warto zapamiętać, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w swojej działalności orzeczniczej nie są związani żadnymi ustawami. Czyli tutaj pełna niezależność, można powiedzieć, od ustaw, jeżeli chodzi o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj widzimy, jak to funkcjonuje. Widzimy, że Sejm wybiera 15 sędziów na 9-letnią kadencję. Prezydent wybiera prezesa Trybunału Konstytucyjnego, co widzimy tutaj, wybiera też wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Więc tak to wszystko jest zorganizowane. Z kolei prezes zwołuje i przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a z kolei oni przedstawiają po dwóch kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesa prezydentowi, a ten właśnie wybiera spośród nich tego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, widzimy, że rozpatruje różne rzeczy i możemy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania właśnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kto teraz taki wniosek może złożyć? Może złożyć prezydent, mogą złożyć marszałkowie z naszego parlamentu, może złożyć prezes Rady Ministrów, czyli potocznie nazywany premierem, może złożyć grupa co najmniej 50 posłów, co najmniej 30 senatorów. Pierwszy jest prezes Sądu Najwyższego, może taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego skierować. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes NIK, czyli Najwyższej Izby Kontroli, prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa, kościoły w naszym kraju, organy samorządu terytorialnego i związki zawodowe. Te wszystkie organy, instytucje mogą składać wnioski o to, żeby Trybunał Konstytucyjny zbadał jakąś sprawę, żeby wszczął postępowanie w jakiejś sprawie. Oprócz tego Trybunał Konstytucyjny działa jeszcze na skutek pytań zadawanych przez sądy o właśnie interpretację prawa, o wykładnię prawa, orzecznictwo w zakresie prawa. No i też w wyniku wniesienia skargi działa Trybunał Konstytucyjny, bo każdy z nas może złożyć skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli uznajemy, że prawa, które nam gwarantuje Konstytucja, zostały przez państwo na przykład nam ograniczone albo odebrane. Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie w sprawach najważniejszych, czyli w sprawach o na przykład spory kompetencyjne pomiędzy urzędnikami najwyższymi w naszym kraju albo rozpatrując cele partii, które się zgłaszają tutaj z rejestracją w naszym kraju. W składzie pięcioosobowym, pięciu sędziów, bada zgodność ustaw z umowami międzynarodowymi. W składzie trzyosobowym, czyli trzech sędziów, Trybunał Konstytucyjny decyduje o wyłączeniu sędziego z postępowania w jakiejś sprawie i w składzie jednoosobowym decyduje o dopuszczeniu skargi konstytucyjnej do rozpatrzenia. Tak tutaj się zmienia, można powiedzieć, że skład podczas pracy Trybunału Konstytucyjnego. Skarga konstytucyjna, tak jak powiedzieliśmy, każdy z nas może napisać, ale nie osobiście, to zaraz też nam się wyjaśni. Skarga konstytucyjna, czyli jeżeli uznajemy, że prawa gwarantowane konstytucją są nam odebrane, złamane, możemy taką skargę złożyć do Trybunału Konstytucyjnego. Musi mieć ona formę pisma procesowego, musi wskazywać, który konkretnie akt prawny łamie jakiś przepis konstytucji, akt prawny, który wobec nas został na przykład wystosowany przez jakiś organ. Musi określić ta skarga, jakie prawa zostały naruszone. Oczywiście musi zawierać uzasadnienie z opisem stanu faktycznego, czyli co się stało konkretnie, w jakiej sytuacji to zostało zauważone, jak to się odbyło. No i powiedziałem, że każdy z nas może złożyć skargę, ale musi być ona sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, czyli my możemy złożyć skargę, ale musi pośredniczyć pomiędzy nami właśnie jakiś prawnik, adwokat lub radca prawny, bo to on sporządza tą skargę w naszym imieniu i to on ją kieruje do Trybunału Konstytucyjnego.
I tak, taki jeszcze slajd, gdzie widzimy liczbę orzeczeń, postanowień Trybunału Konstytucyjnego w latach 86-2016. Widzimy mniej więcej, jaka to jest skala spraw załatwianych właśnie w tym czasie przez Trybunał Konstytucyjny, ale to już też jako ciekawostkę tylko pokazuje. No i został nam jeszcze Trybunał Stanu. Trybunał Stanu jest to trybunał, który orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie konstytucji, za naruszenie ustaw. Najważniejszych tutaj urzędników w naszym kraju kontroluje w tym zakresie, czyli przed Trybunał Stanu możemy przed Trybunałem Stanu postawić prezydenta na wniosek Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonego tutaj obradującego Sejmu i Senatu razem. Możemy postawić przed Trybunałem Stanu prezesa Rady Ministrów, czyli potocznie zwanego premierem. Możemy postawić członków rządu, czyli Rady Ministrów. Możemy postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli NBP, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych RP możemy też postawić przed Trybunałem Stanu. Możemy postawić posłów i senatorów i ich wszystkich na wniosek Sejmu. Po co to wszystko? Chodzi o to, żeby był w naszym kraju pewna instytucja, żeby była, która będzie pilnowała tych urzędników najwyższych, czy oni w swoim działaniu, codziennym wykonywaniu swojego urzędu, wydawaniu decyzji nie naruszają konstytucji. Jeżeli mamy takie podejrzenie, możemy, oczywiście nie wszyscy, bo tutaj mamy napisane kto konkretnie, czy to Zgromadzenie Narodowe, czy Sejm, może postawić poszczególnych urzędników, których tu mamy wypisanych, przed Trybunałem właśnie Stanu. Trybunał Stanu taki oto skład posiada. Przewodniczący tego Trybunału to pierwszy prezes Sądu Najwyższego, czyli po raz kolejny nam się pojawia tutaj pani Małgorzata Gersdorf. Ma też ten przewodniczący dwóch zastępców wybieranych przez Sejm na okres kadencji tego Sejmu i jeszcze 16 członków wybieranych przez Sejm również na okres swojej kadencji. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu do 10 lat może trwać, czyli nawet po takim czasie od jakiegoś wydarzenia, incydentu czy podejrzenia o naruszenie konstytucji możemy jeszcze kogoś przed Trybunałem Stanu postawić. I teraz na co może skazać taki Trybunał Stanu, jeżeli uzna, że rzeczywiście została złamana konstytucja przez jakiegoś urzędnika z tych, których mieliśmy wymienionych wcześniej. Jakie to są kary? To nie są takie kary, które nam się mogą kojarzyć z wyrokiem sądu, na przykład, nie wiem, rejonowego, okręgowego w sprawie na przykład karnej. To są zupełnie inne kary. Zwróć uwagę. Utrata czynnego i biernego prawa wyborczego, czyli ktoś nie może chodzić na wybory albo nie może kandydować. Utrata stanowiska zajmowanego. Zakaz obejmowania stanowiska jakiegoś w przyszłości. I utrata odznaczeń, orderów i tytułów honorowych. Na takie kary może tutaj skazać kogoś w Trybunał Stanu. No i na koniec jeszcze tutaj mamy taki schemat, który pokazuje właśnie działalność Trybunału Stanu. Jeszcze raz to samo, tylko pokazane w takiej formie graficznej. Pamiętaj, że Trybunał Stanu w Polsce to jest coś, co można powiedzieć, że jest odpowiednikiem w pewnym sensie procedury impeachmentu w USA, gdzie można postawić prezydenta właśnie w stan oskarżenia, tylko tam zajmuje się tym kongres. A u nas mamy osobną instytucję właśnie o nazwie Trybunał Stanu. Na koniec zapraszam do zrobienia zadań, na koniec tego tematu w podręczniku. Jeżeli nie masz tego wydania podręcznika, to możesz skorzystać z tego slajdu i z tego slajdu spokojnie sobie te zadania w swoim zeszycie wykonasz. Myślę, że nie będą trudne. Powodzenia.